To jest zupełnie coś innego niż Belfair. To jest serial kryminalny, co się zowie. Moim zdaniem nieco mroczny. Ja na co dzień nie dotykam takich historii, ale serial opowiada śledztwo nad serią zbrodni z wyjątkowym okrucieństwem. Więcej nie powiem, bo to widać na ekranie. Gram tam postać komisarza policji, który pracuje nad rozwikłaniem tej mrocznej tajemnicy tych zbrodni. No i cóż, jest to bardzo, bardzo ciekawy serial. Ja szczerze mówiąc nie widziałem jeszcze takiego na naszym rynku, w tej części Europy. No myślę, że połączenie tego zjawiska psychologicznego, jakim jest zasada przyjemności, z tym, co widzowie będą oglądać, wzbudzi w każdym, że tak powiem, własne refleksje i myśli na ten temat. Ale mówiąc już zupełnie, odpowiadając na to pytanie, myślę, że ta zasada się egzemplifikuje w głównej bohaterce, która jest postacią wieloznaczną, jest postacią pokomplikowaną, niezwykle przez to ciekawą. Myślę, że najwięcej widzowie będą mogli zobaczyć i jej w akcji, w sensie śledztwa nad międzynarodową w gruncie rzeczy zbrodnią, bo proszę pamiętać, że jesteśmy a to w Pradze, a to w Warszawie, a to w Odessie. Jest to pierwszy serial tego rodzaju kręcony w trzech państwach słowiańskich rynku, który się nazywa Central Europe, czyli Europa Środkowa czy Centralna. I to jest zupełnie, zupełnie coś nowego. Możemy podglądać establisze, czyli obrazy właśnie Warszawy, Pragi, Odessy. A w tle dziejące się śledztwo z wieloma meandrami. I myślę, że ten tytuł, Zasada przyjemności, będzie przypominał widzowi o tym, o co tak naprawdę tutaj chodzi. To jest postać funkcyjna, starego gliny, używam takiego słowa, wyleniałego od tych wszystkich spraw, które było mu dane rozpracowywać. To też nie jest tak z jego lojalnością, że on tak służy tej swojej koleżance i pomaga zupełnie bezinteresownie. Łączy ich też tajemnica pewnego zdarzenia, które jest przedmiotem śledztwa z kolei wewnętrznego, tak? Wewnętrznych, czyli służb, które nadzorują pracę samych policjantów wewnątrz. I to ich łączy, moim zdaniem, bardziej. Z tego powodu może odniósł pan wrażenie, że jest to postać tajemnicza. W moim ujęciu nie jest tajemnicza. W moim ujęciu jest to stary glina, który się wpakował po prostu w układ z taką panią komisarz. Pomaga jej oczywiście, bo nie ma innego wyjścia. Robi to na bazie swoich długoletnich doświadczeń. Nie powiem, że jest cyniczny, ale jest taki... W zasadzie rzeczywiście chyba najmniej będziemy się dowiadywać o jego życiu prywatnym w porównaniu z innymi postaciami. Jeśli panu w pierwszym odruchu brakowało tej postaci, no to mi bardzo miło. No ale taką dostałem do dyspozycji rolę, taką skalę i starałem się ją wypełnić jak najlepiej. Czymś takim, co hasłowo się nazywa stary glina, tak? No i wiemy, o kogo chodzi. Jest to ktoś, kto przeczołgał się już naprawdę, stracił życie prywatne, stracił też jakiś taki
chęć awansu, nie wiem, czy chęć pokazania, że coś umie, a umie naprawdę dużo, bo myślę, że i ze strony dedukcji w jego przypadku i takich czynności śledczych, to myślę, że on jest takim, że to po prostu robi, nie? Czyni to. I dzięki temu czasami rzeczywiście udaje mu się pomóc głównej bohaterce Marii. Tak, ja myślę, że gdyby Maciek nie pisał scenariuszy, to by pisał powieści w stylu właśnie skandynawskich powieści kryminalnych. Tak mi się też przedstawia ten serial. Czegoś takiego nie widziałem. Ta postać oczywiście wymyśliłem jako kontynuację. To było złośliwe wobec scenarzysty, który mnie ukatrupił w serialu Glina Władysława Pasikowskiego. W pierwszych słowach listu można powiedzieć, bo ja tam za długo nie pofunkcjonowałem, ale wymyśliłem sobie, że jest to postać po tych latach wynikająca jakby z tamtej postaci. Człowieka, który był w rozbiciu, nadużywał alkoholu, był postacią właśnie bardzo dynamiczną, że on to wszystko przeszedł. Nie pije, jest rzetelny, ale wycofany. I to jest bardzo charakterystyczne. To znaczy, przy takim nagromadzeniu różnych odcieni śledztw, które się prowadzi, przychodzi taki moment takiego wycofania się do rzetelnej pracy. Więc w tym sensie bardzo dziękuję, bardzo to jest komplementuje mnie, bo jeżeli pan odkrył jakieś relacje z tamtą postacią, to one oczywiście poza moją osobą były zamierzone. To jest bardzo blisko tego, co ja chciałem tą postacią pokazać.